Właściwie zwierzęta oddychają tylko przez nas. My będąc dziećmi, też potrafimy tylko oddychać przez nos. Noworodka można udusić, prawda? W ten sposób zamykając mu nos, bo nie potrafi oddychać przez usta. I dziecko, które my poznajemy po tym, dziecko na przykład, że ma zarośnięte nozdrza. Właśnie po tym, że oddycha tylko wtedy, sinieje i zaczyna krzyczeć, płakać, łapie kilka oddechów i różowieje. Chrapanie jest jednocześnie pewną wskazówką, że źle oddychamy przez nos. Dlatego też sama przeszkoda musi być wcześnie ustalona, na jakim poziomie ona się znajduje, prawda? I jaka ona jest, bo często jest to po prostu malformacja. Malformacja, czyli wrodzone zaburzenie drożności drogi oddechowej. I to wrodzone zaburzenie łatwiej się leczy na początku, prawda? Bo można tą drogę korygować, zresztą później ją też należy korygować. Dlatego, że ona jest często następstwem tego, coś mi na początku powiedzieli, czyli oddychania przez usta. Oddychanie przez usta to jest jednocześnie coś takiego, że ponieważ język się przyczepia do bródki, jeżeli my otwieramy usta, to język się przesuwa do tyłu i od razu przesuwa się do tylnej ściany gardła. W związku z czym zwęża drogę oddechową. W związku z czym to powietrze już się tam przyciska. Przyciskając powoduje wibrację podniebienia miękkiego, prawda? No i w ten sposób, tak jak to furczy, prawda? To od razu wiadomo, że stanowi przeszkodę, a jednocześnie ją, że tak powiem, ujawnia. W związku z czym, jak już wiemy, że jest przeszkoda, prawda? No to wtedy zaczynamy, powinniśmy coś z nią zrobić, prawda? Przeszkoda zawsze jest przeszkodą. Zwłaszcza, że ona jest tak zwaną obecnością czegoś fizycznego. Przez przeszkodę zawsze tracimy jakiś impet. Czy biegu, czy skoku, czy czegokolwiek innego, a w tym wypadku oddychania.